Alvarez, powiedz, czy łatwo gra się pijanego i na kacu? A propos filmu. Czy ja wiem, no wiesz, charakteryzacja. Zawód jak, rola jak rola, no. To mój zawód. Ale jakoś się przygotowywałeś specjalnie do tej roli? Nie, nie, jakoś specjalnie. Łatwo poszło. Łatwo poszło, my się po prostu dobrze bawiliśmy na planie, więc... No to co, zostajesz dzisiaj z chłopakami? Przy soku i warcabach, tak? Tak, kochani. Marta, przyszła panna młoda. Andrzej, przyszły pan młody. Andrzejku, pamiętaj, to nie jest jakiś tam ślub. To jest nasz ślub. Co w Kazwawa było najtrudniejsze w takim razie dla ciebie? Wiesz co, improwizacje miejsc, w których graliśmy, ponieważ jechaliśmy, że tak powiem, bez pozwoleń, to znaczy nikt nie wiedział, że my będziemy kręcić na przykład pod palmą i sikać pod nią. Także liczyliśmy na łód szczęścia i w paru miejscach nam się udało rzeczywiście. A czasami się nie udało? Pod palmą na przykład? Nas przeganiali, ale jakby przez jakąś odrobinę sympatii pozwalali nam jeszcze chwilę zostać. Także jak to zwykle u Jacka Samojłowicza bywa, miał więcej szczęścia niż... Najbardziej niegrzeczną komedię roku. Grupa przyjaciół, jedna noc i ludzie, których wolałbyś nie spotkać, postawią całe miasto na nogi. A powiedz już, troszeczkę abstrahując od filmu, czy bardzo przeszkadzają ci te newsy, które na twój temat pokazują się w mediach, w serwisach plotkarskich, czy w prasie? Nie wiem, nie czytam. Oj, chyba czasami czytasz, albo przynajmniej ci donoszą. No, donoszą mi, tak, tak. Ja staram się nie czytać, bo to mnie nie traktuje tego na jako nic wartościowego. Sobie przeczytam twój wywiad we Wprost, który jednak był trochę taki gorzki. W odbiorze. Dobrze, że czytasz Wprost też. No, staram się. Ale powiedz tak szczerze, popularność trochę przeszkadza? Mi pomaga, jakby takie jest wrażenie, że wszystkim innym przeszkadza i starają się to zniszczyć. Nie wiem czemu, skąd jest w ludziach tyle jadu, ale nie we wszystkich na szczęście. Tak naprawdę na co dzień spotykam się tylko z sympatią i z tego korzystam. A twoja rola do tej pory, która jest dla ciebie najważniejsza? No, to trudno wybrać. To są tak różne filmy, jak widzisz, Kacwawa, nie wiem, chociażby Kret, za który dostałem w Montrealu nagrodę, A Vinci, Asymetria, wojna polsko-ruska. Trudno by mi było wybrać jedną taką najważniejszą. To zawsze jest jednak dziecko, a dzieci się kocha tak samo. Już. Czyli jednak dramatyczne. Też, no przede wszystkim też role teatralne, no. Zapraszam wszystkich do Teatru Współczesnego, teraz zacząłem próby do Hamleta i w połowie maja pewnie będziemy mieli premierę. Przejdźmy jeszcze na chwileczkę do kina. Bitwa Warszawska, która została niemalże zmiażdżona przez krytyków. Trzeba z krytykami pogadać, bo gdziekolwiek była pokazywana na świecie, to miała dobre recenzje i później nagle zaczęli się powoli z tego wycofywać. Także myślę, że... Nie wiem, takie jakieś wrażenie, jakbyśmy siebie nie lubili po prostu. To są jakieś kompleksy albo po prostu nie rozróżnia się, że są różne gatunki kina. Nie wszystko można wkładać do jednego wora. Nie każdy film można porównywać z Wajdą Kieślowskim. Są takie filmy jak chociażby Kacwawa, gdzie przychodzisz po to, żeby się tylko pobawić, spędzić miło czas. I nie masz akurat tutaj, nie mamy ambicji, żeby komuś zmienić nagle życie i pojmowanie świata. Panie, macie po 20 lat. Tak, to jest kwestia makijażu.